Piraci! Witajcie w 58. odcinku z Assassin's Creed 4 Black Flag. O, już działka wystrzelili, bawią się, widzicie babkę. Przywitaj się, jeszcze ze mną jest dawny kumpel Master Kciuk. Żeś się nagadał, dzień dobry, cześć i cześć, z tej strony Master Kciuk. Okej, wybijamy z floty. Troszeczkę poza odcinkiem zrobiłem sobie taki mały upgrade. No jakieś 10 minut. No, bo dostałem pistole jakieś za zlecenia kaperskie. A kolega się nawet nie chciał. Znaczy nie, skapłem się, ale nie chciał mi się brać. Dobra, ja jeszcze tu nie skończyłem zleceń zabójstw. Wtepniemy się szybko do punktu. No, okej. Jep. Jep. Okej. Jest nasze zlecenie zabójstw. Nie wiem ile już zrobiłem, ale może być około 20 rozbitek. Aha. Za 1500 robisz czy za 1000? Zrobię za 1500 przecież. Chyba, że spiedolisz. Zbieg winien licznych, ohydnych i odrażających zbrojni przeciwko cywilnej ludności ukrywa się przed władzami na pobliskiej wyspie. No Rejma trochę murzyński. Bez obrazy. Zabij go, aby już nigdy nikogo nie skrzywdził. Nie o, wygląda na złego. Ale... przecież murzyn. No murzyn! No to murzyn! No to... czekoladowy! A Dewale to jedyny fajny murzyn. No on to w ogóle już taki murzyn napakowany. Dobra. A Dewale to fajny. O! Od razu możemy się tepnąć, jep. Do Cayman Sound. Kurwa, ty cmerujesz pewnie wszystko masz. No widzisz, 63% postępu gry, no to jest już chyba naprawdę dużo. Poza tym, że się opuściłem w fabule. Ale tam fabuła to tam wiecie. Dobra, to są bandziory. Trzeba na tych bandziorów uważać. Jep, podświetlimy sobie ich. Kula? Hutia. To nie są te bobry. Te struje. Pierwsze też słyszę, powiem ci szczerze. O kurde, kolega teraz. Drobne cięcie. Da, szybko, nie? Szybko, to nasz ciałką pierdol. Nie, berserkera. A dobra. Jebnę mu. Czekaj, podejdę bliżej. Lol. Czekaj, nie, bo ja muszę ogarnąć. Tak to dziwnie wyglądało. Jeszcze? Idzie kolejny. Dużo tu tego typa jest. Tam kolejni. No jeszcze sobie śpi. Ma wydłużone chyba 20 sekund. Trzeba ich tu jakoś wyminąć. Osobiście się przyznam, że cię nie oglądam. Oj tam. Nie czekaj na jakieś, nie wiem. A ja nie mam zamiaru na ciebie czekać. To znaczy nie o to nie chodziło. Po prostu nie chodziło o to, żebyś... nie czekam na jakieś mega epickie a wiedziałem mega. A spokojnie. Nie zmuszam cię, ale jak tam wolisz też. Jep. Dobra. O, kolega tu podejdzie. Kolega powinien tu podejść do tych krzaczków. Idzie. Kurde. Jeb. I jeszcze raz. Dobra, przechodzimy dalej. O, słyszę już jakieś dialogi. Czyli gdzieś już naprawdę mega konkretnym miejscu. A to może użyjemy kolejnych. Leseka. Naprawdę skuteczne są te nasze luchaweczki. A wiesz, ja ci powiem? Tak. Uuu, no i nie będzie prawi. Ej, a tak dla Wirko, nie? Koniec walki, nie? Hmm? Dobra, jak dla fanu, jak znajdziesz cel, tylko strzałką berserka, a nie inni go wykończą. Strzałką berserka. Stąd nie wyceluje. Ale berserka, bo masz uspieniącą. Fuck. Mówiłem. No to poczekamy aż w stanie.
Czekaj, nie, mam lepszy pomysł. A ty widziałeś? Sprawdzałeś to kiedykolwiek? Nie. Ale chciałem zobaczyć. O, kolega już dostał. No dobra, tam w dupie mam te 5 stów. Ja myślę, że... 5 stów! Jesteśmy w Polsce! A, no właśnie, to Polska. Przydałoby się. Czekaj, to już tu mamy załatwione, ale moglibyśmy się tu tepnąć i sobie coś kupić. Chociaż... nie, tutaj nic nie ma. A że się spytam, jak tam twoja wyspa własna? Bo wiem, że ty masz własną. No, wielka Inagua. Tak. Jeśli tylko spytam, czy... jak ona u ciebie wygląda z rozbudową oczywiście. A, no to już raz rozbudowałem swoją willę, ale można ją chyba jeszcze kilka razy. Aha. Z tego co wiem. A to nie, teraz mi się tam nie chce tepać. A tak się spytam, bo zejdź w dół. O, to właśnie, co to jest? To są okręty legendarne. Aha. I są tylko 4, ale może być w nich albo jeden liniowiec, albo 2 liniowce. A ty podjebałeś już jeden, tak? Możliwe, dobra, teraz się to pamiętam, skąd brałem to właśnie te zlecenia. Czyli gdzie? Newbone. Nie znam. A to nie musisz znać. Byłeś kiedyś na Tortudze? Co? Na Tortudze byłem. A, Tortuga, spokojnie, mam już ją całą. O, 0 FPS. Ja pierdolę. A spotkałeś Jacka Sparrowa, czy... To był czarnobrody... Touch. Mniej więcej. Wiem, że Touch, wiem. On cię nie spytał. A i on zginął. Zginął tam w jakiejś bitwie i no nie ogarnął już. Był tak stary, że dostał, nie wiem, jakby to powiedzieć, kulą po mordzie. No, najprościej moje słowa. No w klatę bardziej. No potem parę ciachnięć, on się tam wściekł i jeszcze Edwarda zepchnął jakiś grubas. No i tyle było z tego. Szczerze mówiąc. Dobra, może ta misja mi wyjdzie. Straszny piret. O Boże. Hiszpana bardziej przypiął. Ty, ej kurwa. Białooki Hiszpan! Ty, nie, to ostatnio moja znajoma narysowała ze zowatą żółwkę. Dobra, nie chce mi się czytać, już dość wam czytałem. Nudziło jej się na godzinie wychowawczej i rysowała i po prostu zrobiła żółtego czarnoksiężnika. Żółty czarnoksiężnik. Nie, żółtą czarownicę. Tak. Czarownicę. Wiedźmę. Wiedźmę, czarownicę, jak u mnie to boli. I się nie kapła, że dała mu, że dała jej. O, już znalazłem cel. I z powietrza! I zajem. Wiesz, z takiej wysokości chciałbym, ale nie da się. To czekaj, zaraz załatwimy problem. Spokojnie. Nie tam ważasz. O fuck. O, kurwa, nie trafiłeś. Zajebłeś pistolet. Fuck! No szkurde! Mogłeś z pistoletu, mówiłem. Czekaj. Kuwa! Spadł! Nie spadł! To jest strzela! Nie trafił! Ej, szczerze strzałką! O kurde, kolega nasz tutaj nieźle! O chuj! To było... What the fuck! Czekaj, kolegę tutaj... Dawaj pistolet! Jebnęli mi! A to ma zasięg 3, wiesz? No w dupie mam zasięg, czekaj, ja tu zaraz... Nie wiem jak oni sobie tam poradzą, bo oni teraz się zbugowali to ostro. A właśnie. Czekaj, mówiłeś, że sprzedałeś. O tak, mam złote pistole. Kurde, czekaj, muszę dobrze wycelować. Może ja będę stał. O, w pytę. Ej, może ja się powalić znajdę. Chwileczkę, już lepiej musiałem tak zejść. Nie umiesz celować. Dostał po nodze. Jeb. Da się przeładować bez... Ej, da się przeładować bez tego? Bez nie. O, zabij 4 pod rząd za pomocą złotych pistoletów. Jak miło. Zabij 4 pod rząd. Będzie ty nie miałeś złotych. A zabiłeś tylko 2. No nie wiem. No w dupie. Może ja tamty się jeździł jako 3. Kurde, ale chciałem zabić zabójstwo z powietrza, ale jest misja wykonana. I to jakoś nie wpływa chyba na synchronizację, to że tak zrobię inaczej. Dobra. No fajnie było, trochę sobie pobugowaliśmy grę. Tu mamy, tu już nasz Fort Serranilla przejęta. Aha, pisze się Serranilla, kurde, hiszpańskie gówno.
Dobra. Uno, dos, tres, cuatro, pa, pa, pa. I kurwa, teraz kankana, kurwa, i te sprawy. Ej, co ty na to, żebyśmy poszli na okręt legendarny? Jak walisz? Ja zaryzykuję. Stawiam wszystko. To najpierw może statki nie sprawdzić. No czekaj, tu mamy teleportation time. Yep. Okej, okay, dobra. I dwa kilosy do przepłynięcia. Jak oni będą śpiewać, to ja takie... Everybody pomarańcze, ja pierdolę, ja nie pańczę. Ja, tylko teraz jak stąd mam wypłynąć? Przed mieliznę, napierdolę. Da, jasne. Bo tyle ma umocnień nasza kawka. Twoja kawka ma nogi. W pizdu mgły jest. Obie twoja kawka ma nogi. Czekaj, o tak, sobie tak. Kurde, co mi robisz? Chcę tak pływać. O, proszę bardzo. Za blisko pewnie jakiegoś pływa. A no tak, za blisko klifu jestem i dlatego mi tak wypiszczę. Zaraz się pierdolę. Spokojnie, mam już wieloletnie doświadczenie w sterowaniu statkiem. Ile życia? A, życia, no teraz to jest naprawdę już. Ej, a można mieć tylko jedno ulepszenie, gryczy? Dlaczego? Gryczy. Tych kurwa hamaków, a hamaków. Nie wiem. A spoczko, spoczko. Co jest? Przez chwilę było, nie wiem, jakby mnie ktoś zobaczył i nagle dup. Zniknęło wykrycie. Jakieś bugi. Dobra, zaryzykujemy. Może nam się udać, może nie. Hej, hej, rybki pływają. What? Nie, bo teraz leci ta szanta. A, wiem. Timber, wie jak to się nazywa. Że co? Kurwa, myślałem, że to koniec świata. Z tego, z tego, no. Ja to skończyłem. Nie chcę mi się polować, w dupie mam. Pa, 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 pa. Dobra, trzeba się przygotować na takie ryzyko. Nie wiem, które to będzie miało gówienko level. Zobaczycie. Ship ho! A ile jest? Look at the size of head! Taki wielki jak mój brzuch? Nie przyznawaj się, że jesteś gruby. 72... 20 kafli warty. Ja pierdolę. Ale to jest jeden liniowiec, to mamy jeszcze może szansę. Ej, wyjeb! Ło. Zaczął? A od razu zaatakowali już. Czekaj. Ja kolegę nauczę. Byłem naprawdę bliski. Bardzo bliski. Trzeba w jego dziób strzelać. Dobrze. Trzeba mu w żagle strzelać. Ło. Już, już, taranuje, taranuje. Jeb. Ile mu taran zabrał życia. I teraz jeszcze takie dziabeczka. Zlamiłem. Dobra, moździerz. Trafiony. Jak dostał. Ja dobra, teraz się powinienem jeszcze w niego. Ale tak jak masz więcej rzeczy niż on. No tak, tak. Możemy się w niego wtaranować, teraz mam jeszcze raz okazję się wtaranować. Nie, bo on od przodu też wyjeżdża. Patrz i ucz się. I już jest. Próbowałeś bez teranowania. Jeb. Dobra. Dobra, pościgów. Czekaj, nie. Moździerz musi być. Ale to masz pan, jak masz teraz różnicę, wtedy miałeś jedne ciężkie kule oraz zero moździerzówek, a teraz masz jeszcze dwa masz pobytki. No, bo nie myślałem. O kurde, to już dostaję trochę. A ty kiedykolwiek myślisz? Zawsze myślę, kiedy zazwyczaj ginę. Albo myślisz o. Czekaj, najpierw muszę uważać. Kurde, kolega. Nie wywalony na życie. Pierdolę. A tak już dla forfanu strzeliłem. To szkoda, że ciężki. No tak. Ej, a tam linią wiedzieliście.
Nie wiem, właśnie się zastanawiam. Tak, to jest słabszy. Te legendarne. Po 75. Ale nie miałem. Miałem jeszcze słabszą kawkę. No nie. Ale prawie było blisko, to bym zniszczył jedną. Dobra. Teraz trzeba się w niego bić. No tak, trzeba zrobić abordaż. Dobra, wbijam się w tego turnia. Bo już naprawdę nie ma co długo. Dobra. Poszło! Legend! Nie ma! Nie ma abordażu! Co za chulstwo! No może legendarne są tylko pieniądze, to nie może. Ale jest, mamy dwa kafle. Ale jest przynajmniej 20 legendarny statut. Dobra. To podjeb. Tak. To jest. A możesz go tak, chyba? Mogę przecież. Dostał kolega. Tylko tak właśnie tak mnie atakowały. Dobra. Teraz to mam statek na koksie. A od zawsze. Boże, dla byków i koni. Królowie nie biorą z tej. Dobra, czekaj. Naceluję i jest. A, skończę, wezmę co mi się należy. O, strzeli sobie z artylerii. Slumuje! Coś jeszcze mi chyba. O kurwa! O kurwa! Jeb, już! Wiem przecież, już się właśnie. Kapitan, i bandele, i dwudziestu. Tak. Zaczynasz od bandery, tak? Jak coś, to wytnę ten moment, gdzie żem zlamił pierwszą turę. Wytnę to, wiesz. Od bandery, tak. No tak, tylko jakoś się muszę tam... To może zawsze lepiej wtedy od kapitanka. Czekaj, jak w niego trafię, to będzie gut. Albo od miejsca strzelki. Okay, jakby tam stała beczka koło niego, o! Jest, hej. Ja miałem osobiście taką taktykę, że zaczynałem między innymi ten. Wchodziłem na górę, ubijałem właśnie takiego chuja na przykład. Tik, tak, tik, tak. Jeb! Poszło. Leżę. Tak, zabijałem tu jeszcze. Najpierw bandera. Bo chuj, tu nie wejdę. Kurde, co za dupny dziad. Tam jest ta bandera, to chwileczka. Spokojnie, parkour postawki to jest jego specjalność. Czekaj, tu się bez... Łop! Czekaj, wybiję najpierw to gówno hiszpańskie. No! No kolego, wspinaj się, nie wiem co on robi za jakiś kurde. No właśnie. Kuboczkę. Teraz tutaj pijamy. O tak. No czy korzystam z mieczy, ale teraz sobie tak okazjonalnie wyostrzę. No to wykorzystaj miecze i bierze klub. Korzystaj z mojej taktyki i już podwinę dwa bójki. No to dam, spokojnie, no. Dobra. Dobra, hiszpańskie gówno już wybite. Czy no. O tak. Czekaj. Dam radę jeszcze raz? Nie, lepiej nie będę. To będzie samobójcze. Kurde, ten parkour tu nie bija. Teraz beczuszkę. Oj, nie. Czekaj, jest jeszcze jednak gdzieś tutaj, jest. A, za daleko. A dobra, jest.
inaczej. Poszło. Teraz mieczyki. Ale robiłeś kiedyś kontekst z To podwójnego nie, nie, nie robiłem. Nie, bo właśnie I teraz takie można zrobić. No ale nie kobiety. A, to się tam poszło. Jest, zepchnięty do punktu. Miniowie są na pewno do tego, do staty, do twojej... Dobra, przy okazji naprawimy. Ja pierdolę, ile kas, ile tego... 1500. Nie dodajesz do floty? Nie, nie mam, nie mam miejsca. Ale mógłbyś w sumie ten szkunę wywalić. Czekaj. Jeszcze jeden liniowiec ja mamy. Tak. Nie. Nie wiem. Tak przed 15. Czy no. Pokutek. Spokojnie. Po tym okręcie legendarnym trzeba uczyć do... Kurde. Sniper. Taki snajper normalnie... Nie. No tak, tak. Tak jeszcze dzisiaj przypominają, że... Uff, kurda, nie. O, koledzy już nie do tego rady. Dobra, żegnaj się z życiem. Ja to idę. Nie. Co? Dobra. Nie. Trafiło. No kurde, trąba powiem. Czy tam trąba głowna? Nie będę zbierał. Ale wiesz, co to? Regata. A, to tam jeszcze mniejsze zło. Z tym, że... Trzeba. Spokojnie, da. Da, ale nas nie porwie tak bardzo. Tylko nam trochę zadał obrażeń. Czekaj. Robię to celowo. Tak. Żeby odtrącić go przeszkodą i jeszcze trąba powietrzna go porwie. O kurde! Te niebezpieczne fale są. Wiem, ale przecież dało się mi to przecinać. Jeb. Ale niebezpieczne fale, jeżeli się nie da się przecinać. Nie, właśnie nie zbyt. Jezu, załoga mnie. No tak, mogłem się dziobem ustawić, a tak to lipo. Co? Kolejny z martwą. No właśnie uciekam, no spokojnie. Nie, właśnie przy konflikcie nie da się. Liniowiec, regata. Wiem, właściwie to już nie zbyt. Dobra. Nie dogoni mnie już. On teraz skręca, a ja mu ucieknę. O, dobra, jest. Ale jeszcze chyba jest konflikt tych sztormu. Nie no, ze sztormu można spierdolić. No. Tak, to sobie jeszcze zbierzemy to. Ja pierdolę. A, fajnie, że tutaj... O! Taki... Chyba by ci wskoczył na ruch. O, fajnie się patrzy z takiej bliskości kamery. Kurwa, by ci wskoczył na ruch. O, zebrałem coś tam. Ale przynajmniej mam jeden z czterech okrętów legendarnych z głowy. Oj,
20 kapty. No. Chyba 30-640 reale. No. Realem się to wydarzy z... Za sklepem real. Nie, 20 realem bardzo. A, ale... Ale wy kurwa tak zgnoił Pepe. Kurwa w zeszłym sezonie ligi. A dobra, co mówiłeś o tym Real Madrycie? Że kurwa lewy tak zgnoił Pepe, jednego ze stoperów, bo wiem, że nie jesteś na czasie spisu. Nie, ani trochę. To ja cię tam zapytuję raz 10. Między innymi, że... Co to było? Isla Providence. O! Przy okazji Krokodę, to sobie polujesz. Czekaj. Dobra, gdzie to w ogóle jest? Bo na mapie tego chyba w ogóle... Nie ma na mapie tego. No pewnie jest zakazane. Dobra, wracając, Pepe tak zgnoił, bo lewego miał pilnować. No, Roberta Lewandowskiego. I co, i nie krył go i właśnie go pili go. Właśnie go chciał tak kryć, właśnie go tak krył, no. Pepe tak krył lewego, no. Że wypierdolą 4 bramki. Sam. Chyba nie to, że sam, no oczywiście tam Royce i inni pomagali, ale wiesz. A no tak. Ja. Dobra. Trzeba to przyznać, że lewy to moc. A te, a dziś, a chyba jakiś tydzień temu może więcej przeniósł się na do Bayernu. Jest. Do Bayernu. I bielizna, kurwa. Oj, kurwa, tam. Na pełnej prędkości bielizna. No ta, i tak, jak nie zmarnuje całego życia, to statek się regeneruje. Dziwne trochę, no, ale... No to załoga na pewno odpędna. To. Łata dyskami. I zajeb... Można zajebać. Nie. Zobaczymy, może padnie. Kurwa, ale ci nie boją wystrzału, nie tylko. Tak, trochę nierealnie, ale chyba o to nie dbali. Nie uważasz. Yeah. 13 z 30. To jeszcze nie jest. O, ale to było w dwójce, kurde, ale tutaj fragmentów jest o wiele więcej niż 100. Dobra, ale ja jeszcze dopłynę do tej wyspy. A po co tu są fragmenty? No właśnie, nie wiem, to są chyba już tylko typowe znajdźki. Wiem, że flagi Bodziów dawały jakąś plejunkę w poradzie. No dawały, dawały, co my tam mamy. Linię wiecwany z Dragon. Z takim brytyjskim akcentem, że tak powiedział. Dziękuję. A ty już. Tutaj chcę dopłynąć do tej wyspy. Gdzie ta wyspa mi się wyświetliła? To się tak... No to trzeba uważać, bo już może mnie ten liniowiec wykryć. O właśnie, czyli tak jak za chwilę. Zaraz zobaczysz, zaraz zobaczysz. O i teraz jestem w strefie zastrzeżonej. I teraz mnie widzi. Chyba, że mu ucieknę. O, i już mnie nie widzi. Statki mają tak do siebie, że to nie są jak ludzie, że od razu przypłyną i cię zobaczą. Bo to nie są jakby ludzie. Dobra, no idź. Oni najpierw już banderę muszą zobaczyć, tak? No tak, dokładnie. Tak, Brytolski. Teraz tu płynie. A gdzieś... Gdzieś ta wyspa była. Zawrócę do niej. Wyjdę z tej strefy przy okazji. No, dwa liniowce się tam. O! Tam widzę jakąś skrzyneczkę. A to chyba ją jeszcze zbiorę. O! Popatrzymy jeszcze chwilę przez lunetę, jak to się napieprzają. Pomóż, pomóż Hiszpanom, bo bardziej lubię Hiszpanów niż Brytoli. Nikomu nie będę pomagał, niech się napieprzają. Nie, myślałem, że pomożesz komuś, to być na przykład pierdolę. A co to ja jestem, kurde, Caritas? No wow. Dobra, zatrzymujemy się. Tak na górę, celowo. I na dół, celowo. No. Dla pana. I znowu. Nie, nie, nie. No kurde, już tak nie dam rady. Ej, kucha, z duchem. Co? Z duchem chyba. Z jakim duchem? On!
Edward jest kurwa jebany tu. A? Nie widziałeś jak przechodził? Przez nim? Ani to. A no wiem, to jest. Ale mało metalu. No i dobra. Pierdol się Edward. Czekaj, nie, jeszcze coś tam nagram, bo wiesz, zmarnowało się tam 10, może nawet 15 minut na tę zawaloną część okrętu legendarnego, to też jeszcze coś nagram. Czy nie kończymy? Ale ogólnie tak specjalnie nagrałem z nim, bo chyba wam brakowało, a ja mu chyba już odbija, bo chcę FIFA. Może nie tak konkretnie, ale... Czekaj. Na mapie widzę tutaj. Nie, o właśnie tutaj. Blue Hole. To jest ten dzwon. To może to zrobić i kończymy, nie? Może znajdziesz jakiś temat. Ale patrz, to jest ukryta wyspa, bo tutaj są te. Budynki. No właśnie. Chyba trzeba w tą stronę płynąć. Dobra. Dzwonur. Albo może od tego, tego. Nie, bo jak patrzyłem na lunetę, to była nazwa i tam były te stele Majów. Wiem, ale może dlatego nie możesz. Ze względu na to. Może po prostu ci nie pokazuje jej na mapie. O, jest! Isla Providentia. Stele Majów 2. Ale może dlatego to jest niepokazywane. Ze względu na to, że tam jeszcze nie możesz płynąć. A skąd wiesz? Że nazwa ma. Ze względu na to, że nie posypać. Czekaj. Nie wtaranuję się w to gówno. Nie, nie chcę już walk. Już dość było z okrętem legendarnym. A to już naprawdę było, było dużo. Tam pokazane sprawdzić teraz, nie wiem. Teraz już nie. Czy są tam mapy, no to są sekrety. Tak jak te listy i mapy skarbów. O, jest ba teraz droga tej wyspy. No, koledzy tam się chyba nawalają. Bryk na liniowiec, no. Tylko, że mój liniowiec jest pro. Ty, a tamto to, no mój. O, a. Żeś musiał wykrakać. Nie, ja to wiedziałem, ja to wyczułem. Dobra, to się tepniemy tutaj i jeszcze zrobimy sobie takie coś. Nie, ja na newbone, bo tam się nie tepnę jeszcze. Wiem, ale po prostu chodziło o to, że nie zaznaczyłeś. No tak. Fajny loading mamy. Kurwa, tyle FPS. 5, 21, 50, 38, 31, 29, 32. Ej, ogarnij się. Już mi tu nie licz samouku FPS-u. No, wiatr jeszcze napiżdża. Czekaj. To jest... O, to się lepiej nie, niego nie wypieprzeć. O, patrz, zauważył. Tak, musiałem za zrobić, wiem. Dobra. Nie, już padł, ale tu mnie następna atakują. O kurwa. Jeden. 60 level. Chyba łódź piatny się tak. Kurwa, widzisz? Tak. Ojej, upadł ci strzelę. Ucieknął. Ale już cię napierdala ten. Łódź piatny się zajebał. A, to też mam gdzieś. Najpierw to im muszę nawiać. Troszeczkę nam się oberwało, no. Te sprawy. O kurde, namierzają na mnie. Skręcisz. Wykręcisz. 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 Ja pierdolę. Oni się tak ładnie. Uciekniesz. Nie ucieknę. Ja jebę. Ja jebię. No i lipa. Jebę. Tylko dlatego, że tutaj jest jakby takie pole ochronne. Ej, ja pierdolę, nie pierdolę, bo ci nie jest.
dobra, zamienię sobie uszy. O, 7 skrzyni, 3 fragmenty animusa. Szukujesz wszystkie skrzynie? Pewnie, dam radę. Sobie zobaczysz, jak to... Ten jest jedyny chyba. Wiem przecież. Dobra, płyniemy sobie to tak, na ślepo. O, już widać skrzynę. Trzeba wbijać się w te wodorosty. Nie. Żeby te... Nie wiem, oglądałem odcinek. Oho. O, proszę. Jak głęboko, kurwa. A gdzie są skrzynki? Dobra, chyba źle teraz płynę. Tak w ogóle. Czekaj. Tu tak sobie wpłyniemy. Tutaj. Sprawdzę, wiesz. O, jest, jest. Jest jeszcze gdzieś skrzynka. Jest. Nie, jest ten plus, że od razu ci wycenia i nie musisz tego iść sprzedawać. Jewa, jak to? No bo przez te belki mogę przyspieszyć. Tylko chyba pewnie tracę więcej tlenu. Kurde, muszę iść po zbiornik z tlenem. Nie zdechnę! Jakim cię zerzę! Już cię atakuje, kurwa. Tu jest zbiornik z tlenem. Opiekuj, już cię atakuje jeden. Zerzecie. Tu jest. Zerzecie. Nie ma. Zerzecie. O kurwa. Zerzecie. No kurde. A. Jest, zdążyłem. Kurwa, jaki cwel. Myślałem, że będzie misklik. Misklik to OP jest w lolu, jak nie trafisz skillem. A nie możesz zajebać takie wielki, no? To chyba cię posrało, przecież ja nie mam wyposażenia, jestem cały goły. No i chuj, 50 poczaj! Czekaj, bo fragmenty animusa są zazwyczaj na górze. Tak wyżej trochę. Czekaj, spojrzę. O Boże. Coś ci zjeżdża. Chapnęło mnie tylko. Kurwa, to nie ma praktycznie hapsa. Praktycznie to mi się życie nie regeneruje pod wodą. Trochę zrąbanie. O, o, widzę skrzyneczkę. Nie bardziej chodziło o tyle. Dobra. Jezu. Trochę trudno tu będzie. Ogólnie. Nie tracisz więcej dla nas. No nie. Teraz muszę im... O, jest fragment tutaj. Ale jest przy rekinie. A, w dupie rekina mam. Nie. Nie. O kurwa, mówiłem! O, poczak, wypadł. Mówiłem, kurwa. Dobra, jest worek z tlenem. Czy beczka z tlenem. Jep. Kurwa. Jep. O, i ci życie jest. Ale nie na fulla, niestety. Życie. Jakieś kurde mo... Życie, co nie? Właśnie dzięki temu uciekłem tym debilom. Tylko... Właśnie jeden on dla ciebie idzie, wiesz? Zbugowany. A pewnie. Kurde, nie powinienem tego zbierać. Ale wezmę. Bo już i tak tu nie wrócę. Ale po drodze masz na górę. Fragmenty teraz danych trzeba zabrać. Dobra, wynurzaj się kolego. Fuck. Czemu ty ciągle? Bo się wynurzam wtedy. Czekaj. O kurde. Co to było? Jedonął w ścianę. On się zbugował, kurwa. Kto się zbugował? Ono on! Aha, tam się nie dostanę. Ono on, czyli... No Edward. Tak się nie dostanę, kurwa, gdzie jest wyjście? Takie, kurwa, gdzie jest wyjście? Ja pierdolę. Chwileczkę, trzeba tu ogarnąć ten system. Tu nie. Nieogarnięte trochę. No,
No i super. Może tak trzeba. O kurde. O, dobrze, dobrze, przeżyję to jeszcze. Nie przeżyjesz, nie przeżyjesz. Kurwa, wynurz się! Zginiesz, zginiesz. Kurde, czemu on płynie do kury? Zginiesz, kurwa. Jest! Jest! Przeszukuj to! Zginiesz, kurwa, marnie. Ale teraz muszę po beczkę tlenową, fuck, a ja mam nie dość, że mało życia. Jeszcze wyginę na karku. Jeb, kurwa, uciekaj. Zginiesz. Dobra, tu jest beczka z tlenem. Zginiesz! Nie, przeżyję. Będę takim tępym chujem i będę ciągle mówił, zginiesz, zginiesz. O, Jesus. O, tu już skrzynka. O kurwa, fuck! Te, węgorze. A nie strzela, prawda? Nie wiem, jakieś kurde inne gówno. To jest Murena. No, co? Murena, pisało. Aha, Murena, jak mi... Dobra. Kolejna skrzynia. Co? Na pewno. Nie, co? Tylko słucham. No ja pierdolę. Ej, czemu on cię atakuje? Jak nie powinien? Czy cię nie było znaczy? Nie wiem. Gówniarz. Czekaj, jest. No nie, tu nie wbije. Fuck. Ale słyszę tą skrzynię. Ja... Pa, kurwa, ile masz hapsa. No i dobrze. Może się już lepiej wyrobisz. Myślę, że cię ponownie byłby kiedy indziej. Czekaj, czekaj, tutaj słyszę fragment. Pierdolnie, smacznego! Wygląda zeżacie. Kurwa, myślałem, że pokazują kurwa. Ale nie, raz taką sytuację miałem, że mnie pożarło gówno. Jak? Dobra, zakończymy odcinek. Tutaj. I tak, wypływamy na górę z powrotem. Dzięki wielkie za obejrzenie. Trochę długi odcinek będzie. Oczywiście wytnę momenty tam niektóre. Jak mi się będzie chciało. Tak, dobra. Bo to Polak. Dobra, zobaczymy się w FIFA 13, tymczasem żegna się Master Kciuk i Scorpio. Arr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